No, ładnie się dogrzewają. Gdzie była ta kupna matka, to przed ulem już chyba tam powychodziło. Tam pszczoły nie widziałem, żeby wychodziło, ale przed ulem to czarnych pszczół, kurwa. Na Nosemoza widać, że te matki po prostu genetycznie są chujowe. BeeRoyal, 2 luty, pierwszy odlot pszczół. Kurde, myszy miałem, tych 3. Ta jedna dodatkowo to była tyły. No, mogą posrać te. Ale zajebiście, nie? To był ostatni odpad. Nanoszona na końcu. Ale może po prostu ciepła mają za mało. Te większe rodziny to wiadomo, że ciepła mają więcej. Ja widziałem, tam gdzie było licznie to ciasto żarło, a tam gdzie mniej pszczoły to nawet się wcześniej się obleciały, bo nie mają siatki, to musiały się wcześniej oblecieć. No Januszek, kurwa? Blisko stycznia, nie? Ale luty. 2 luty to jest praktycznie jak ostatni dzień stycznia. Ale w ogóle te ulety są bardzo dobrze założone pod kątem pod słońce. Słońce wstaje i one są od południowy wschód. Ale ładnie się odlatują. To kurwa będą tak szybko startować. Dogrzewają się na ulu. No ważne, żeby ul był też ciemny chyba w tym czasie, bo widać, że się dogrzewają. To wszystko Janusz zależy, o jakiej porze roku. Bo jak masz znowu 40 stopni, to ci się woszczyna wszystko stopi się. Myślę, że takie neutralne. Ale ja miałem takie brązowe i u mnie wszystko jest ok. Ale ty w lesie miałeś pewnie? Nie, u ciebie. Wiesz, na siatce też może inaczej, tak? Ale jak wywieziesz je na pożytek, na środek pola, jak tam słońce dopierdala, to tam jest 100% tutaj żyje, ja pierdolę, nie? 100% pszczół. Ładnie latają. Zamiany były na wiosnę tamtego roku. No i wczesne podkarmianie. Pod światło widać. Nie spracowały się. Pojedynczo. Bardzo ładnie. To jest ważne, żeby one się opróżniły w tym czasie. Bardzo. Zobaczymy jak wszędzie łażą. Powynosiły. No bo one wyżarły, ale wiecie co, 2 paczki takie, to tego jest dużo, kurwa, to jest taka torba. No. Wszystko wyżarły. A to jest taka turbka, że po 2 tygodniach im zakleja jelita i one się zamęczą, nie? Do tych myszy to wysiąść ile to musi być? Musi być, bo to, wiesz, przychodzą do ciepłego. No, pasieka BeeRoyal, ładnie się oblatują. My też z tego 18 bardzo mało wylatuje pojedyncze pszczoły. A u ciebie tam latały? No takie po 2, po 5, ale to widocznie dopiero teraz wyleciały. Ale u mnie tam, jak ja patrzyłem, nie było słońca w tym czasie na nim. No. Kurwa, no kręci, to cieszy oczy. Nieraz są załamki, kurwa, ale potem się wszystko normuje. Dokładnie. Ale patrzcie, nie chodzi po ziemi, nie? Pasieka BeeRoyal. Bardzo ładnie.